Cześć! Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Toruniu. Wprawdzie to nie miasteczko, a miasto. I to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. O ile nie najpiękniejsze. Pod warunkiem, że lubicie gotyk. Toruń został założony w 1230 roku przez Krzyżaków, ale już w XV wieku stał się bardzo ważnym miastem Rzeczypospolitej. I co może dziwić, to właśnie Toruń w znacznej mierze finansował wojny z zakonem krzyżackim. A to dlatego, że było bardzo bogate. Handlowało jako członek Hanzy zbożem, za które dostawało gigantyczne opłaty, poza tym jeszcze przyprawy, wino i tak dalej. No i tutaj wzdłuż bulwaru Filadelfijskiego dzisiaj przybijały statki z całej Polski płynące wzdłuż Wisły oraz z całego Bałtyku. I właśnie XIV, XV, XVI wiek to były złote lata dla Torunia, dzięki którym dzisiaj właśnie taką oryginalną architekturę oglądamy. Chyba najchętniej fotografowanym obiektem w Toruniu jest ten oto pomnik, oczywiście Mikołaja Kopernika. Choć jest jeszcze tutaj jeden obiekt, który rywalizuje z nim oto miano. Chodzi oczywiście o położoną rzut kamieniem od pomnika, krzywą wieżę, fragment dawnych murów miejskich, więc teraz się przesunę, której krzywizna jest imponująca, a nachylenie nawet większe niż słynnej wieży w Pizie. No i Żodyn podobno nie wytrzymał, opierając się o nią bez obalenia. Żodyn. No. O unikatowości Torunia bez wątpienia stanowi jego gotycka architektura i to architektura najwyższej klasy. Jest jej tutaj nawet więcej niż w samym Krakowie, przez użytkową, jak na przykład ratusz czy spichlerze, po militarną, jak mury miejskie i bramy, na przykład brama żeglarska, po oczywiście mieszkalną i sakralną. I do tych świątyń zaliczamy kilkanaście pięknych kościołów, natomiast zanim zamarznę, opowiem wam o trzech. Najsłynniejszy raczej to kościół pod wezwaniem świętych Janów dwóch, widoczny po mojej lewej stronie, w którego wieży znajduje się słynny dzwon Tubadei. Przede mną, czyli za kadrem, ale teraz w przebitce pokazany kościół mariacki, również przepiękny w środku, gotycki, pełen fresków. Obok widzimy kopułę planetarium, natomiast tam, po mojej prawej w oddali, na Nowym Mieście, przy Rynku Nowomiejskim, kościół świętego Jakuba. Jeden z piękniejszych gotyckich w ogóle w Polsce kościołów. Wszystko to zobaczymy z wieży ratusza miejskiego, na którą możemy dostać się na przykład kupując bilet łączony z Muzeum Okręgowym, gdzie w bardzo ciekawych gotyckich komnatach zobaczymy liczne ekspozycje, wśród których Poczet Królów Polskich. Aby poczuć taki przeszły klimat średniowiecznego Torunia, warto też się przejść po patrycjuszowskich kamienicach, jest ich tu sporo. Niektóre zamieszkałe po prostu do dzisiaj. Tutaj mieszka pan Władysław, adwokat, notariusz. Obok jest słynny dwór Artusa, inny niż ten gdański. Ale mamy też kamienicę Eskenów, dom Eskenów, czy kamienicę pod gwiazdą najsłynniejszą, natomiast część takich tych wnętrz gotyckich, jak pełnych polichromii, łuków, stiuków, wręcz zachowała się w dzisiejszych normalnych lokalach handlowych, usługowych, sklepach, kawiarniach, które można właśnie w ten sposób zobaczyć, nie zawsze wolno filmować. Jak będziecie na ulicy Żeglarskiej, to koniecznie wejdźcie do którejś z cukierni sprzedających tradycyjne pierniki toruńskie. Można je kupować na wagę, mają różne nadzienia, różne smaki, albo też w opakowaniach, w pudełkach w kształcie domków, albo też całe kosze. To jest świetny pomysł na prezent albo na pamiątkę. Ludzie zwiedzający Toruń często ograniczają się tylko do najstarszej części miasta, która jest obwarowana murami miejskimi, zapominając o dwóch perełkach, które tutaj się też znajdują. Pierwsza, to miejsce, w którym właśnie tutaj teraz jesteśmy,
to Bydgoskie Przedmieście, dzielnica przylegająca do Starego Miasta od zachodu, dosłownie 10 minut na nogach, pełna XIX-wiecznych ciekawych willi oraz kamienic. No i to drugie, czyli iluminacja wieczorna Torunia. Wybitnie wyglądająca od strony mostu lub z drugiej strony Wisły z ulicy Majdany. Oczywiście same uliczki i zaułki Torunia świetnie się prezentują właśnie wieczorem. Jeśli będziecie mieć trochę więcej czasu, nie zapomnijcie wejść chyba do najsłynniejszego w całej Polsce planetarium, które znajduje się w budynku dawnej gazowni. I w ogóle wpadajcie do Torunia. Po pierwsze, można do niego dotrzeć właściwie teraz z każdej części Polski dość szybko. Polskim busem z południa w 5 godzin, z północy w 3, z Warszawy w 3, z Poznania w 2, pociągiem. Też właściwie od nas, ile jechaliśmy? No dobra, 7 godzin, przyznamy się. Ale można na weekend. I jeśli nawet nie na weekend, to tak jak my, na jeden dzień spróbować, posmakować, a potem wrócić na dłużej.